Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Wiśle. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że od 1 października dworzec autobusowy z ulicy Lipowej został przeniesiony w teren dworca PKP w samym centrum miasta Wisły. Mam nadzieję, że korzystanie z tego miejsca będzie dużo, dużo bardziej komfortowe i przyjazne dla wszystkich turystów oraz mieszkańców naszego miasta. Również dobiegają końca prace związane z budową Centrum Edukacji Ekologicznej na Junidle. Tam firmy finiszują z wykonaniem całości zadania, więc mam nadzieję, że niebawem będziemy również mogli spotkać się podczas uroczystego otwarcia tego miejsca, a więc nowa osada pewnie już będzie miała odsłonę zupełnie innego, nowego, wyremontowanego, zrewitalizowanego miejsca. Prace na dworcu PKP w drugim etapie, czyli stworzenie klubu seniora, również idą całkiem przyzwoicie i ten okres grudnia mam nadzieję, że będzie takim, w którym będziemy mogli się również w tym miejscu spotkać, świętować i cieszyć się z kolejnych obszarów udostępnionych naszym mieszkańcom. Szanowni Państwo, w dniach 22, 3, 4 listopada kolejne święto sportowe w naszej miejscowości, mianowicie inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Już dzisiaj chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do kibicowania, do wspólnie spędzenia czasu, trzymania kciuki za naszych zawodników, również i Wiślan. Mam nadzieję, że widzimy się na skoczni imieniem Adama Małysza w Wiśle Malince. Zapraszam serdecznie. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.